W tej chwili proszę pana posła Stanisława Piotrowicza o przedstawienie uzasadnienia wszystkich projektów uchwał. Panie marszałku, panie i panowie posłowie. W imieniu wnioskodawców wnoszę o przyjęcie uchwały, że uchwały Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 8 października 2015 roku, wyszczególnione w drukach 42 do 46, a dotyczące wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego, są pozbawione mocy prawnej. W dniu 8 października 2015 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej przeprowadził głosowanie nad 5 kandydatami na sędziego Trybunału Konstytucyjnego zgłoszonymi przez Prezydium Sejmu. Efektem głosowania były uchwały publikowane w Monitorze Polskim z dnia 23 października 2015 roku pod numerami pozycji od 1038 do 1042. Otóż okazuje się, że Sejm Rzeczpospolitej Polskiej 7 kadencji, działając w sprawach wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego, dopuścił się szeregu uchybień proceduralnych. Tych zarzutów proceduralnych jest wiele i mają one rażący zakres. Znajdujemy tu wady na etapie zgłaszania wniosku, procedowania, czy wreszcie wątpliwe prawnie oczekiwanie finalizacji działań Sejmu 7 kadencji przez Sejm 8 kadencji. Te wady procedowania ujawnili powszechnie szanowani profesorowie prawa konstytucyjnego wiodących ośrodków uniwersyteckich w Polsce. Ich opinie sporządzone na zlecenie Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej zostały klubom dostarczone. Są na stronie internetowej Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, są ogólnie dostępnymi dokumentami. Nawiasem mówiąc, dodam również i to, że w dniu dzisiejszym na specjalnie zwołanej konferencji prasowej ze względu na oczekiwania mediów szeroko prezentowałem wspomniane przeze mnie opinie konstytucjonalistów. Z przykrością stwierdzam, że media nie pokazały ani jednego fragmentu prezentacji. Mamy do czynienia z manipulacją polegającą na tym, aby obywatele Rzeczpospolitej Polskiej nie wiedzieli, jaki jest stan rzeczy. Podobnie również w sposób wybiórczy transmitowano wystąpienia w tutejszym parlamencie, jakie miały miejsce przed tygodniem. Nie prezentowano wystąpień wskazujących na niekonstytucyjność rozwiązań zaskarżonej ustawy, natomiast prezentowano wystąpienia tylko tych, którzy byli przeciwni temu. To najwyraźniej podważa zaufanie do mediów. Z perspektywy prac Sejmu sprawa błędnego procedowania nad uchwałami jest o wiele ważniejsza niż kwestie braku zgodności szeregu norm ustawowych z konstytucją. Ten ostatni problem zbada na pewno Trybunał Konstytucyjny, do którego kompetencji takie zadanie należy. Liczymy, że mimo faktu, że będzie sędzią we własnej sprawie, dokona tego z należytym obiektywizmem. Ufamy, że stanie się tak, choć obecny pan prezes Trybunału dokonuje w mediach bezprecedensowej w demokratycznym państwie prawa przedprocesowej krytyki działań legislacyjnych Sejmu, sugerując wręcz wyrok.
A dwaj byli prezesi Trybunału Konstytucyjnego ośmielają się poniżać demokratycznie wybrany Sejm, porównując działanie parlamentu do zamachu stanu, a państwo polskie do dyktatu. Już same te fakty pozwalają wątpić w apolityczność Trybunału, jego niezależność, jak i sprawność ustawowego systemu dyscyplinującego sędziów. Klub Prawa i Sprawiedliwości jeszcze w poprzedniej kadencji ostrzegał, że przyjmując nową ustawę, Sejm daje Trybunałowi władzę naruszającą równowagę trójpodziału władz. Mimo to wierzę w opanowanie i powściągliwość sędziów. Obiektywny Trybunał Konstytucyjny jest potrzebny. Sam Sejm nie bada przecież konstytucyjności wydanej przez siebie ustawy. Ale już niezaprzeczalnym i wyłącznym prawem Sejmu, a może wręcz jego obowiązkiem, jest dokonywanie konwalidacji wadliwych aktów prawnych, jakie wydał. Dlatego Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości postanowił podjąć stosowne działania, do których zaliczyć należy również przeprowadzone w poprzednim tygodniu zmiany ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Ale przyjęcie wspomnianej ustawy to nie wszystko. Dziś Sejmowi pozostała bowiem jeszcze druga sfera, która wymaga konwalidacji. Jest nią naprawienie samego procedowania w sprawie wyboru stanowiącego realizację funkcji kreacyjnej parlamentu. W tym przypadku Sejm nie może liczyć na wsparcie żadnego innego organu państwa. Funkcja wyborów sędziów jest przypisana konstytucją wyłącznie Sejmowi. Aktem, który znajduje zastosowanie w tej sprawie, jest uchwała Sejmu. Procedowanie, jak i ten akt, stanowią formę władczego działania Sejmu, a przez to nie podlegają kontroli innych organów. To Sejm musi sam naprawić swoje błędy. Efektem przeprowadzonej samooceny jest wnioskowana dziś uchwała o stwierdzeniu braku mocy prawnej uchwał przyjętych w dniu 8 października 2015 roku. Warto też podkreślić, że podejmowane dziś działanie nie pozostaje w sprzeczności z działaniem Trybunału Konstytucyjnego. Aktywność Sejmu i Trybunału dotyczy całkiem odmiennych przedmiotów, jak i płaszczyzn sejmowej aktywności. Trybunał jest sądem prawa i orzeka o materialnej treści norm prawnych. Mimo uzasadnionych wątpliwości co do obiektywizmu Trybunału, o czym wspomniałem, Prawo i Sprawiedliwość z powagą przyjmie wyrok. Natomiast w dzisiejszym rozstrzygnięciu Sejm odniesie się do faktycznych aspektów procedowania, które naruszyły obowiązujące w tamtym czasie normy konstytucyjne, ustawowe i regulaminowe, powodując tym samym wadliwość przyjętych uchwał, a w efekcie tego brak ich mocy prawnej. Tym samym oba działania uzupełniają się, tworząc razem skuteczne lekarstwo na wadliwe działanie Sejmu VII kadencji. Przyjęcie niniejszej uchwały pozwoli bowiem nie tylko konwalidować cały proces powoływania sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ale też przerwie powstałą trudną sytuację polegającą na braku obsadzenia 5 stanowisk sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Chciałbym jeszcze przytoczyć jedną kwestię. Mianowicie państwo, procedując nad ustawą o Trybunale Konstytucyjnym, przejawialiście troskę o ciągłość prac Trybunału Konstytucyjnego i dlatego wkroczyliście w sferę niedopuszczalną. Wkroczyliście w sferę kompetencji parlamentu 8 kadencji. I rzekomo
łamanie prawa w tym zakresie usprawniała troska o ciągłość parlamentu. Otóż przytoczę fragment opinii pana profesora Garlickiego, opinii wyrażonej w jednej z publikacji. W razie pojawienia się wakatów w składzie Trybunału, konstytucyjnym obowiązkiem Sejmu jest możliwe najszybsze ich wypełnienie. Nie ma jednak konstytucyjnych przeszkód, by przejściowo Trybunał działał w zmniejszonym składzie. Z taką oto sytuacją mieliśmy do czynienia na przełomie kadencji. Myślałem, że nie ma potrzeby dziś wracać do pewnych stwierdzeń, do pewnej argumentacji. Ale skoro dziś tak Państwo w dalszym ciągu grzmicie o zamachu, wobec tego muszę wrócić i przypomnieć pewne rzeczy. Drodzy Państwo, wybaczcie, będę się powtarzał, ale wy czynicie to samo. Ustawę o Trybunale Konstytucyjnym przygotowali sędziowie Trybunału Konstytucyjnego. Czy Państwa to nie razi? Uważacie to za naturalne, że dany podmiot pisze ustawę dla siebie? Panowie sędziowie Trybunału Konstytucyjnego aktywnie uczestniczyli w pracach nad tą ustawą. Uczestniczyli we wszystkich posiedzeniach Komisji Sprawiedliwości, we wszystkich posiedzeniach podkomisji, na których procedowana była ustawa o Trybunale Konstytucyjnym. Zabierali aktywnie głos w dyskusji. Bronili konsekwentnie zapisów, które przedłożyli panu prezydentowi Komorowskiemu, bo to on wniósł projekt. Pan prezes Trybunału Konstytucyjnego w swoich kontaktach z mediami wypowiadał się o swojej bliskości ideologicznej z Platformą Obywatelską. Dziś też widzieliśmy, jak był właśnie otaczany przez posłów Platformy Obywatelskiej. To był ten przejaw apolityczności. To Państwo stawiacie Trybunał Konstytucyjny w bardzo niezręcznej dla tego Trybunału sytuacji. To Państwo, skarżąc ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, stawiacie go w takiej roli, by był sędzią we własnej sprawie. Chciałbym wierzyć to, że Trybunał Konstytucyjny będzie powściągliwy w swoim działaniu mimo wszystko, chociaż znane są każdemu prawnikowi kardynalne zasady prawa. Że każdy, kto nawet chociaż był świadkiem zdarzenia, nie może później rozstrzygać. W tej sytuacji sędziowie Trybunału Konstytucyjnego byli czymś więcej. Byli twórcami projektu, a Państwo dziś oczekujecie, że oni będą nad tym, będą rozstrzygać o losach zgodności tego projektu z Konstytucją. Nie tylko w polskim prawie, ale w prawie wszystkich cywilizowanych krajów świata jest ugruntowana zasada, że w sytuacjach, w których może zachodzić obawa co do braku bezstronności sędziego, sędzia z mocy prawa sam winien się wyłączyć. Tego uczą na studiach prawniczych, a już na pewno taką wiedzę ugruntowaną ma aplikant sędziowski.
Rodzi się zatem pytanie, czy Trybunał Konstytucyjny ma legitymację prawną i moralną do rozstrzygania sprawy? Pozostawiam to pytanie w próżni, bo jest ono retoryczne. Oczywiście, że nie. Przepraszam, panie Pytaliście pośle. Pytaliście państwo... Przepraszam, panie pośle. Ja zwracam się do pana posła Stefana Niesiołowskiego. Zwracam pana uwagę, że zakłóca pan obrady Sejmu. Proszę kontynuować, panie pośle. Drodzy państwo, pytaliście o opinię ekspertów, która jest na stronie Sejmu. Ja w związku z tym w bardzo zwięzłej formie przytoczę konkluzję konstytucjonalistów. Mianowicie konkluzja brzmi w ten sposób. Przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o Trybunale Konstytucyjnym dotyczące wyboru sędziów Trybunału w 2015 roku są niezgodne z Konstytucją. W szczególności artykuł 19 ust. 1 i 2 oraz artykuł 137 są niezgodne z artykułem 112 i artykułem 2 Konstytucji. Godzą bowiem w zasadę autonomii parlamentu i zasadę poprawnej legislacji. Artykuł 137 ustawy w związku z artykułem 19 narusza zasadę demokratycznego państwa prawnego wyrażoną w artykule 2 Konstytucji. Artykuł 19 ust. 5 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym narusza regułę poprawnej legislacji wywiedzioną z wyrażonej w artykule 2 Konstytucji. Artykuł 137 stanowi naruszenie artykułu 4 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Artykuł 18 punkt 2 powinno się uznać za dyskryminację osób starszych i naruszenie artykułu 32 ust. 2 Konstytucji. Drodzy państwo, chyba nie ma cienia wątpliwości, jak druzgocąca jest to opinia konstytucjonalistów wydana na zlecenie Biura Analiz Sejmowych. Być może, że nie dla wszystkich zaistniała sytuacja jest sytuacją oczywistą, ale nikt tak dobrze nie wyjaśnia tego, o co chodzi, jak pan poseł Kropiwnicki. Dlatego jeszcze raz, drodzy państwo, nie chciałbym go wyręczać, więc zacytuję jego słowa. Jeszcze raz o tym powiem. 93. posiedzenie Sejmu w dniu 26 maja 2015 roku. Otóż po analizie stwierdziliśmy, że ze względu na bliski koniec kadencji istnieje duże zagrożenie, że znaczna część Trybunału, 1/3 sędziów, utraci mandat na przełomie kadencji Sejmu, czyli po skończeniu obecnej, ważne, a przed faktycznym rozpoczęciem prac nowej. Uznaliśmy, że lepiej nie blokować prac Trybunału, ale też nie dokładać obowiązków w nowej kadencji. By na pierwszym, drugim i trzecim posiedzeniu, czyli wtedy, kiedy wybiera się rząd, konstruuje się większość parlamentarna, nie dokładać do tego tygla wydarzeń, które będą się rozgrywać jeszcze wyboru 5 sędziów Trybunału Konstytucyjnego, bo to mogłoby zablokować funkcjonowanie Trybunału na dłuższy czas. Aby do tego nie dopuścić, uznaliśmy, że lepiej wprowadzić przepis przejściowy, który będzie dotyczył tylko tych sędziów, których kadencja kończy się w roku 2015, tak, aby jeszcze za naszej kadencji wybrać tych 5 sędziów. I to, myślę, jest wystarczające uzasadnienie. Tak,
Dalej kontynuuje pan poseł Kropiwnicki. Chodzi o to, żeby nie blokować prac Trybunału Konstytucyjnego na dłuższy okres. Czy można o bardziej plastyczne i obrazowe ukazanie, o co w tych zabiegach godzących w konstytucję chodziło Platformie Obywatelskiej pod koniec ubiegłej kadencji. Liczono się bowiem z tym, że sondaże w sposób nieuchronny wskazują na to, że Platforma utraci władzę. Ale chodziło o to, żeby opanować jeszcze ostatnią flankę, upolitycznić do spodu Trybunał Konstytucyjny i mieć tą nadzieję, że tak upolityczniony Trybunał Konstytucyjny zablokuje wszystkie istotne reformy Prawa i Sprawiedliwości. Wielu naszych rodaków być może nie ma świadomości do końca, o co w tej chwili toczy się batalia. Batalia toczy się o to, żeby przywrócić konstytucyjny ład. To jest pierwsza rzecz. Wyborcy do reformowania kraju dali legitymację Prawu i Sprawiedliwości. Trybunał Konstytucyjny w mniemaniu posłów Platformy Obywatelskiej miał być tym, który reformowanie kraju uniemożliwi. Nie możemy do tego dopuścić. Nie możemy zawieść Polaków. My swój program zrealizujemy. Przywrócimy ład konstytucyjny. No cóż, Platforma Obywatelska źle się czuje w kraju, w którym panuje ład konstytucyjny. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu posłowi.